A nie możesz stanąć na straży, czy co ty tam robisz, o tam? Mam pani pilnować. Rozkazy od samego pułkownika. No to chrzanić rozkazy pułkownika. Ej, uważajcie na słowa. Sytuacja tutaj się zmienia. Jeśli nie wykona pani rozkazu... To co mi zrobisz? Upewnij się, że jest czysto. Wszystko gra, jest czysto. Okay. Jak jest plan? Musisz się spakować, spadamy stąd. To jak mamy się wydostać? Wszystko obstawione. Ufasz mi? O'Brien? Jestem. Idziemy w stronę stożka, mam tylko jedną szansę. Zrozumiałem, bez odbioru. Kim jest O'Brien? Gdzie idziemy? Słuchaj, nie mam czasu wyjaśniać. Masz wszystko, nie będziemy tu wracać. Tak, jestem gotowa, chodźmy. Dobrze, trzymaj się blisko, jeśli kogoś zobaczymy. Hej. To na szczęście, na wszelki wypadek. Dobra, dobra, jest git. To kim jest ten O'Brien i jak nas stąd wyciągnie? Mówiłem już, tylko dzięki niemu cię znalazłem. To ten żołnierz Niro, który był wtedy, gdy wsadziłem cię do śmigłowca. O kurwa, Weaver! Nie, 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 tamten! Kanister! Tak. Żołnierzu! Słuchacie mnie? Skupcie się może na pracy! Tamten kanister, o tam! W górę! Tylko go nie opuszczajcie! Dobra, dobra, dzięki, dzięki. Oj, Weaver? Weaver nas puścił. Kurwa, więcej strażników. Weaver jest spoko. Hej, chodź. Spróbujemy ich ominąć. Dobra. Ten O'Brien, znaczy gość ze śmigłowca, przyjdzie tu? Tak, słuchaj, to długa historia. Opowiem ci, jak będzie bezpiecznie. Czekaj, to oni ciągle latają? Znaczy... Boże, Deacon, muszą mieć zasoby, laboratoria, sprzęt. No. Tak, pewnie to mają. Wiesz, sama możesz spytać O'Briena, jak się spotkamy. Kolejny strażnik. Spoko, spoko, widzę. Chwila, odwrócę jego uwagę. Tylko uważaj. A, dobra, dobra. No to spróbuj. Żołnierzu, co to ma znaczyć? Przepraszam panią, ale to teren zamknięty. Jak śmiesz się tak odzywać do oficera? Wiesz, jaka grozi kara za niesubordynację? Wiesz, że wieszaliśmy żołnierzy za mniejsze przewinienia? Wiesz o tym, prawda? Sam pułkownik mnie wysłał. Dobra, Sara, już. Wystarczy. Tu mamy kolejnego. Wiecie, co to oznacza? No, ja wiedziałem, że tu będzie masakra w tym obozie. To widać, że rzeźnik jakiś jest ten. Pułkownik. A tego nie ściągniemy czasem? Ciekawe, czy tu można ich ściągać po cichu? Nie za bardzo. Dobra, chodź, Sara. Idę do góry. Idę do góry. Na szczyt wulkanu, kurde. Czyli chcesz jechać ze mną do Lost Lake? Pomyślałem, że jedziemy do Cloverdale. Nie wiem, czy ona się gdzieś tam zacięła? Chyba tak. Dobra, to pójdziemy już z buta. Pójdziemy na górę. Pójdziemy na górę. Dobra. Trzeba uratować Hugolinę i dzieci. Mam nadzieję, że ta Sara się odnajdzie. Raz się odnalazła, teraz też. Dobra. Udało nam się. Gdzie on jest? Gdzie jest? Gdzie jest śmigłowiec? Będzie tu, zaraz tu będzie. Musimy tylko... Musimy... Oto i szczyt stożka, skąd jak widzicie mamy fantastyczny widok. Pani porucznik, jak pani widzi, wybrałem się z rekrutami na wycieczkę po wyspie. Właśnie mieliśmy zejść do Arki. Dołączcie. Tak. Panowie, to pani porucznik Whittaker. Odpowiada za opracowanie trucizny, którą można wykorzystać przeciw naszym wrogom. Zdrajca! Co tu się dzieje? Hej! Stać! Cofnąć się! Śmigłowiec! Śmigłowiec! Ognia! Otworzyć ogień! Otworzyć ogień! Nie może uciec! Co się dzieje? Ale...
O nie. Właśnie powiedzieć, że nie słuchaj jej. To morderca i szpieg. Czemu miałbyś pamiętasz słuchać jego zamiarów? Ci mówiłem? Nie znasz, to jego przywódca, żelazny Mike z Lost Lake go tu przysłał. W ogóle zapierdolenie. Nigdy w życiu nie widziałem tego skurwiela na oczy. Pułkowniku, musi mi panu wierzyć. Dobrze. Słucham. Przecież panu mówię, to zwykły szpieg. Matt, ten typ jest stuknięty. Nigdy wcześniej go nie widziałem. Porczniku! Facet zjawia się znikąd, a my mamy mu wierzyć? Z obozu twoim zdaniem niby jestem? Naprawdę kłamie? Tak myślicie? Ja nie kłamię. Niech pokaże swoje plecy. Co? Pokaż nam plecy! Dość! Nie będę powtarzał. Najwyższy czas poznać prawdę. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Kapitanie, powiedzcie, to 8 czy 9 przykazanie? Niestety nie pamiętam, sir. Powiedzcie mi, co widzieliście i nie kłamcie, synu. Rozpoznam. W obozie Lost Lake zaatakował kobietę. Co ty znowu, kurwa, pierdolisz? Na pralu! Nie miał na sobie koszuli. Skurwiel ma tatuaż pokrywający całe plecy. Jakieś satanistyczne gówno. Jakiegoś psa martwego, który przegryza łańcuch czy coś, jakby to było nic. Ściągnąłem go z niej. Był kompletnie pijany, ale walczył za żarcie. Kto wie, co by się stało, gdyby mnie tam nie było. Niech pokaże nam swoje plecy i zobaczymy, kto kłamie. Przepraszam, pułkowniku, to jakieś kompletnie brednie. Obróć go. Nosicie na plecach obraz Cerbera. Ogara Hadesa. To ciekawe, że przyłapaliśmy was przy wyjściu z podziemi. Ale nie jesteście Cerberem, prawda? Dikonie St. John. On kłamie, mówię panu. Ja nikogo nie krzywdziłem, a prawda, prawda jest taka, odziewacie w kłamstwa! Jesteście Judaszem! A wy, pani porucznik, co za zbieg okoliczności, że byliście z nim, kiedy nadleciał helikopter Niro? Pułkowniku, nie mam pojęcia, o czym pan mówi. Byliście w zaatakowanym obozie Niro. Jak długo nas szpiegujecie? Jak długo? Matt, przysięgam, ja nigdy... Kłamstwa! Tacy właśnie są włóczęcy. Tylko taki, jak on mógł mnie zdradzić! Ale oficer... Pułkowniku! To byłem ja! To ja! Pułkowniku, ja skłamałem. Jak pan sprawdzi kieszenie, to znajdzie pan radio. Bo się z nimi skontaktowałem. A potem zacząłem kłamać. Skłamałem, pani porucznik. Powiedziałem jej... że potrzebuję jej do sprawdzenia ładunku. Ale tak naprawdę potrzebowałem zakładnika. Deacon St. John! Włóczęgo! Jesteś tam? Tu Niro! Tu O'Brien! Włóczęgo! Przykro mi. Kapral St. John jest niedostępny. Chwila. Kto mówi? Czasami... w poszukiwaniu prawdy... przelewamy krew niewinnych. Przepraszam, moja droga. Uwolnić szeregowego Sarkozy, tak? Tak. Cory. Zabierzcie tego włóczęgę do celi. Jutro o 7:00 stanie przed sądem i zostanie powieszony. Whittaker, dość tego. Mamy dużo pracy. Chodź. Opowiesz mi więcej o tym obozie Lost Lake. Tak jest. Opowiem panu wszystko. Tędy. Proszę. Chodź. Wstawaj.
Kurde, ten by pomagał? Może. Sarkozy, tak? Sarkozy. Skąd on się tu wziął w ogóle? Ja cię kręcę, jeszcze ski zabrakowało. Dobrze. Czyli jednak dychasz. Jeprze. Tak mi mów, chłopie. Czyli syf cię jeszcze nie złamał. Okej. Czemu? Ta twoja dziara. Pies przegryzający łańcuch. To nie jest typowy motyw. Pogrzebałem. Przed uwolnieniem. Chciałem... Sam nie wiem. Jakoś to zrozumieć. Kiedy porucznik tu przybyła, zabrano jej coś takiego. Zgaduję, że to twoje. Tak, moje. A twoja żona nie jest Beth. Nie, nie jest. Cały czas się tu szlejałeś, szukając jej? Tak. Pytałeś mnie czemu? To w sumie proste. Widzę to tak. Każdy, kto pakuje się w Bóg wie jaki koszmar dla swojej połówki, nie zasługuje na śmierć na sznurze. Chwila, moment. Wy mi pomagacie? No ale to znaczy, że wszystkich was powieszą. My nie wracamy. Pułkownik jest ostro posrany. Święta wojna, ludobójstwo, co to kurwa jest? No to jaki teraz jest plan? Co chcecie Ruszamy zrobić? Na wschód. Tak. Może nawet do Rino. A ty pójdziesz z nami. Nie. Przecież nie możesz wrócić, bojownicy odstrzelą cię bez pytań. Nigdzie się bez niej nie ruszam. A... No i jadę na północ, ostrzec Żelaznego Majka. Na to już trochę za późno. Czemu? Tam ci całą noc czyścili przełęcz Santiam. Co? Konwój wyruszył na północ wczesnym rankiem. O kurwa. Na pewno nie chcesz pojechać z nami? Tak, na pewno. Do powodzenia, Tikonie St. John. Ej, Cory. Jak opowiadałem pułkownikowi o służbie, to wspomniałem, że szczerze nienawidziłem każdej chwili. Ale może nie byłoby tak źle. Gdybym służył pod kimś takim jak ty. A wiesz? Może nie jest za późno. Ale piękne, piękne, kurde. No to Curry się okazał dobrym brachem. Ależ mamy tutaj ekwipunek fajny. Super sprawa. No ale teraz to już jedziemy na maksa, nie? Jedziemy na maksa. Co się teraz dzieje? Okej, wracamy. Wracamy do obozu. Musimy przejechać. Tu już jest wszystko. Muszę wrócić do Lost Lake. Kierować się na północ. Muszę uratować Boozera, Ricky i Żelaznego Majka. Nie mogę uratować Sary. Nie uratuję, ale ich mogę. Jak nie? Musisz ją uratować. Przepraszam, ale nie daję za wygraną. Znajdę sposób. Wrócę po ciebie. Przysięgam na Boga, że po ciebie wrócę. Muszę kierować się na północ. Chyba autostradą Sentiam. Teraz jest czysta. Tak, to będzie najszybsza droga. Ja cię kręcę. Ale się porobiło. Wracamy. Ale bez Sary. Najgorzej. Tędy. Na północ. Kurde, Curry oddał pierścień. Nie, czyli on był spoko. Oj! Kurde, serio? Dopiero na końcu zauważyłem. Dobra, dobra. Naprawimy i chyba lecimy dalej. Lecimy dalej stąd, kurde. Nie ma czasu na jakieś zabawy. A, tego tutaj nie było. Dobra, muszę przestawić. Przejadę. Nie obchodzi mnie wasza bitka. Jadę na północ. Oj, serio?
Co za wariaty. Dobra, muszę ściągnąć chociaż tego snajpera. Dawaj, dawaj go! Musisz się w końcu zatrzymać. Zabić go! Ogień osłonowy! Nie wierzę, serio? Muszę z nimi walczyć? Wstyd! Ludzie, wstyd to jest! Mam robotę do wykonania! Dobra, tam jest ten snajper. Tego mogę zostawić, ale tego muszę ściągnąć. No strasznie! Się naprzykrzają. No ten... Dobra, ten padł. No nie myślałem, że jesteście tacy głupi. Dobra. No serio? Dobra, jeszcze ten na górze, nie? No nie wierzę. Co tu się wyprawia? Dobra, jedziemy stąd. Oj, ale rzeźnia. To było tak głupie. Jedziemy stąd. Już jadę. To już wszyscy? Gdzie się podzieli? Serio, kolejni? No nie, snajperzy znowu. Dobra, jest jeden snajper. Ważne, żeby tych snajperów dojeżdżać. Tu są jeszcze uzbrojeni. Tak to się nie przebije. Dobra, pięknie. Podjeżdżamy, jeszcze tego drugiego dziabniemy. Dobra, tu jest kolejny. I co jest grane? Wysadzić sobie drogę. Wysadzić drogę? Dobra, to wiecie co? Zrobimy rurówkę. Jest okej. Jest okej. Ja nie mam czasu, żeby z wami walczyć teraz. Kurde, jeszcze tutaj. A nie, przejedziemy chyba. Nie, nie przejedziemy. Dobra, trzeba będzie to jakoś przestawić wszystko. Ej, serio? Nie wierzę. Kolejny snajper. Dobra, najpierw tych tutaj na blisko. Ale miazga. To jest jakaś miazga. No, dawaj tą główkę. Super, ekstra. O czym wy w ogóle rozmawiacie do mnie? Jakieś snajpery, obstawa. Co tu się wyprawia? Dobra, zostaw. Powinniśmy jechać dalej. Nie, no ja myślałem, że to będzie spokojna dróżka. A tutaj warioty jakieś. Dobra, wycofaj, wycofaj. Mamy tak szybki motor teraz, że... Ciężko manewrować. Dawaj, dawaj, Dick. Odezwij się. Uzman, zgłoś się. Dick, to ty? No? Przenieście ich tutaj do cholery. Adi, zgarnij radnych do środka. Uzman! Dick, dobrze wiedzieć, że wciąż dychasz brak. Bardzo byś się nam teraz przydał. Wnieście ich do środka! Ruchy, cholera, ruchy! Jadę, jadę! Wracam, Buzer, jestem już blisko. Skizo. Skizo też tam jest, Buzer. Chce się dorwać. Oni włożą przez bramę. Ruchy, ruchy. Niech spróbuj. Niech spróbuj. Buzer! Nie wierzę. Cholera. Dobra, wracamy, wracamy. Już jesteśmy przed bramą. Ricky, obóz Lost Lake, zgłoście się. Ricky? Hej, hej! Wycofują się. Uciekają. Mamy ich! Mamy ich! Gdzie Skizo? Widział ktoś może Skiza? Udało się. Kurde, nieźle. Gonić je! Nie dajcie im uciec! Załatwić mi te pieprzone cholerki! Gdzie jest kurwa Skizo? Cała ekipa go szukała, ale ani śladu gościa! Ej, no już, idziemy! Nie bój nic! Jeszcze znajdziemy tego dupka! Dick, dzięki Bogu, chodź! Co się dzieje, Ricky? Żelazny Mike, postrzelili go! Hejle, nie wypalam cię. Chciałem sprawić, czy cię na ryby wyciągnę. Trzeba obóz wykarmić. Znalazłeś ją? Znalazłeś swoją żonę?
Tak, Mike, czeka na zewnątrz. Jest... jest tutaj? Jest. Stary, ja... bez ciebie w życiu by mi się nie udało. Okej. Okay. Dobrze. Chcę ją zobaczyć. Niesamowita. Tyle... warta tyle zachodu. Zupełnie jak moja Elizabeth. Okej. Już, Mike, już. Mike, chcę, żebyś to wziął. Ja nie chcę. Ja nie chcę. Mogę... Masz, Mike. Tylko powoli. Ja się myliłem, Dick. Nie, jeszcze to posklejamy, Mike. Jak tylko, jak już staniesz na nogi, zobaczysz, damy sobie... Ja się myliłem. Ja się myliłem. Rób, co tylko musisz, żeby ochronić ten obóz. Ricky. Tak, tu jestem, Mike. Jestem. Mike? Nie będę owijał w bawełnę. Żelazny Mike nie żyje. On zatrzymał. Próbował zatrzymać Skiza. Kiedy bojówka się cofała, Żelazny, jak to Żelazny, chciał się z nimi dogadać, a... Okej. Okay. Tak. Morda! Cicho być! To nie jest mowa żałobna! Żelazny Mike by tego nie chciał! Nie mam na to czasu, ponieważ... ponieważ tych, których zabijaliśmy, jest tam o wiele więcej! Dużo więcej. Byłem w ich obozie. Obserwowałem ich armię! A kiedy tutaj wrócą, to każdego z was co do sztuki powyżnają. A przynajmniej spróbują. Chyba, że uderzymy pierwsi. Hej! Hej, morda! Morda, mówię! Słuchać go! Żelazny Mike mu ufał, więc i wy musicie! Nie, przepraszam, wiecie co, ja nie dam rady. Nie jestem Żelaznym Mike'iem, jestem pieprzonym włóczęgą. Racja. Tam masz drogę. Nie, ja nie uciekam, kurwa, słuchaj. Dobra, znajdźcie Buza, muszę z nim pogadać. No i teraz to się dużo podziało, kurde no. Ale tego Skiza to za jaja powiesimy. Znalazłem coś takiego, jak byłem w bunkrze przetrwania. Zaraz to jest... No, tak. Potrzebujemy ciężarówki, jakiejś dużej, może coś jak śmieciarka, a potem ją napełnimy po brzegi... Azotanem, amonem? No, a potem domieszamy tam ze 400 litrów kreozotu. Czyli jeżdżąca bomba nawozowa. Taki masz plan. O mój Boże. Bojówka zmieniła całą wyspę w pieprzoną fortecę. Ja mam cywili w grotach. Wy macie siłę roboczą i tych uznanych za niezdolnych do służby w obozie przetrwania. A jeszcze macie zbrojownię. No i garnizon tuż przy głównej bramie. Jak tam uderzymy, wyrwiemy samo serce bojówki pułkownika. No a co z Sarą? Ona jest w grotach. To coś, co pułkownik nazywa arką. Ale skąd możesz wiedzieć,
Że ich tam wszystkich nie pozabijają, Sary. Sary i całej reszty też. Ja nie wiem, nie wiem, ale eksplozja spowoduje takie zamieszanie i chaos, że ich wszystkich... I ja wtedy wejdę i ją wydostanę, zanim cokolwiek skumają. Zrozum, tu już nie chodzi tylko o Sarę. Pułkownik wypowiedział nam wszystkim wojnę i ma pieprzoną armię, która za nim stoi. Żelazny Mike i cała reszta tutejszej ekipy to pierwsze ofiary tej wojny. A zaraz będzie ich dużo więcej, o ile nie uderzymy pierwsi. Nie mówiłem, że to jest dobry plan. Bo to jest bardzo nędzny plan, Dick. Jesteś ze mną, bracie? No. A gdzie mam być? Okej. Wiesz, sami sobie nie poradzimy. Dobra, okej, spoko. To znajdźcie jakiś chętnych i walicie od wschodniej bramy. Mhm. Bo kiedy wybuchnie, to cała bojówka ruszy hurtem w stronę głównej. Mhm. Dobra, przyda nam się jakiś sprzęt. Porąbańcy. Panie Buziego widzieć. Morior Invictus. Oj, proszę państwa, wróciliśmy. Obóz Żelaznego prawie już trzeci. Wyścig z czasem. Muszę powstrzymać bojówkę i wydostać Sarę. O kurczę. To może być końcowa powoli, nie? To może być końcowa. Tutaj, ale nam pomógł. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra, mamy teraz nasz obozik. Porozmawiaj z Ricky. I możemy robić też tutaj różne rzeczy. Hordy? Hordy się pojawiły. Proszę państwa, pojawiły się tutaj hordy. Wiecie co? Chyba się tu zabawimy następnym razem. Ej, serio, tutaj są hordy? Chyba pójdziemy się zabawić na razie z hordami. Bo tutaj już... Oj, myślę, że zabójca hord. Tutaj myślę, że może być... krucho, jeśli chodzi o fabułę. Mało pewnie zostało. Byłem z klasą. Wiecie co? Dobrze cię widzieć. Wiecie co? Ja sobie tutaj oddam trofki. Jezu, chłopie. Kiedy wieczyści zaatakowali, to myślałem, że... Zobaczymy, czy wszystko wejdzie. Tak, wiem. Słyszałem, co zrobiłeś, wiesz? Jak się z nimi rozprawiłeś. Chryste. Tak, wiesz, nie wszystko, co usłyszysz, to prawda. Dobra. Dobra. To wiecie co? Teraz chyba pójdziemy na hordy. Tutaj sobie wszystko poczyścimy i później dopiero na fabułkę. Może nie wszystkie hordy, ale żeby troszkę taki może jeden odcinek dodatkowy z tych hord, żeby był, nie? Bo to jest też kwintesencja tej gry. No to dobra, zrobimy sobie hordy, żeby mieć tutaj wszędzie... trzeci level i później dopiero pójdziemy na tą fabułkę. No to spróbuję jakoś to teraz ładnie wam zakończyć i widzimy się prawdopodobnie następnym razem w takim odcinku dodatkowym z hordami. Będzie ciekawie. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale i do zobaczenia. Hej, hej, hej.